Poza podstawowymi produktami pielęgnacyjnymi, w kosmetyce wykorzystywane są również wyspecjalizowane produkty o wielokierunkowym i niezwykle intensywnym działaniu. Do takich związków należą kwasy i to im będzie poświęcony dzisiejszy film. W kosmetyce kwasy są wykorzystywane w preparatach do zadań specjalnych. Są pomocne przy regulacji wydzielania sebum, przy oczyszczaniu ust gruczołów łojowych, redukcji zaskórników, wykwitów trądzikowych, poprawie jędrności, elastyczności, gęstości skóry, wygładzaniu zmarszczek, nawilżeniu skóry, jej odświeżeniu i rozświetleniu. Jak więc widzicie, ich działanie jest praktycznie nieograniczone, dlatego tak chętnie i często są wykorzystywane w gabinetach kosmetycznych do zabiegów. Najczęściej stosowany jest kwas glikolowy, kwas pirokronowy, kwas mlekowy, kwas migdałowy, kwas azelainowy, salicylowy czy polihydroksykwasy. Te substancje różnią się budową chemiczną, dlatego też mają różny mechanizm działania i właściwości. Kwas pirokronowy dzięki temu, że rozpuszcza się w tłuszczach, doskonale oczyszcza ustia gruczołów łojowych, hamując powstawanie zaskórników i wykwitów trądzikowych. Polihydroksykwasy dzięki dużej cząsteczce i powinowactwie do wody doskonale nawilżają suche skóry. Kwas migdałowy działa silnie antybakteryjnie, dlatego jest pomocny w przebiegu aktywnego trądziku. Kwas salicylowy działa przeciwzapalnie. Kwas azelainowy hamuje produkcję melaniny, barwnika, który jest odpowiedzialny za powstawanie przebarwień. Kwas glikolowy natomiast pobudza produkcję kolagenu i elastyny, białek odpowiedzialnych za jędrność i elastyczność skóry. Poza tym wszystkie kwasy działają również złuszczająco. Dzięki temu odświeżają skórę, przyspieszają jej regenerację i poprawiają koloryt. Zabiegi eksfoliacji chemicznej wykonywane w gabinetach kosmetycznych wykorzystują najczęściej mieszaniny kwasów o wysokich stężeniach. Są to zabiegi, które przynoszą bardzo dobre rezultaty, jednak z uwagi na przeciwwskazania i możliwe powikłania mogą być przeprowadzane jedynie przez specjalistów. Do stosowania w warunkach domowych przeznaczone są natomiast kremy z kwasami. Odpowiednia receptura preparatu, oparta na zastosowaniu specjalnego podłoża i niższego stężenia kwasu, daje możliwość ich używania w domu bez ryzyka powikłań. Jeśli skóra potrzebuje czegoś więcej niż tylko podstawowych produktów do pielęgnacji, proponujemy zastosowanie preparatów z kwasami przeznaczonych do użytku domowego. Kiedy decydujecie się na wprowadzenie do swojej pielęgnacji kremów z kwasami, musicie pamiętać o kilku ważnych zasadach. Po pierwsze, wybierajcie zawsze krem dostosowany do potrzeb swojej skóry. Jak to zrobić? O tym za chwilę opowiem. Po drugie, krem z kwasami możecie stosować tylko o wyznaczonej porze roku. W większości przypadków to jest wyłącznie wiosna i jesień. Jedynie krem z kwasem migdałowym może być stosowany przez cały rok. Po trzecie, używając kremu z kwasem, musicie skórę odpowiednio chronić przed promieniowaniem ultrafioletowym, używając kremu z filtrem. I po czwarte, najlepsze efekty przynosi stosowanie kremów z kwasami przez co najmniej 3 miesiące. Dlatego musicie być cierpliwe i systematyczne w ich stosowaniu. Decydując się na wybór kremów z kwasami, musicie uwzględnić rodzaj swojej skóry, jej stan oraz substancje aktywne występujące w preparacie. Aby łatwiej było to Wam zrozumieć, przedstawię to na przykładzie preparatów Bandy. W ofercie Bandy są dostępne trzy kremy z kwasami. Krem przed eksfoliacją, krem z kwasem migdałowym i polihydroksykwasami oraz krem z kwasem pirogronowym, azelainowym i salicylowym. Krem przed eksfoliacją zawiera w swoim składzie kwasy owocowe, takie jak glikolowy, mlekowy, jabłkowy, winowy i cytrynowy. Jest on wskazany dla skór o pogrubiałym naskórku, ziemistym kolorycie, słabo absorbujących substancje aktywne i z nadmiernym wydzielaniem sebum. Kwasy zawarte w preparacie mają małe cząsteczki i charakteryzują się szybkim przenikaniem. Dlatego, zwłaszcza na początku stosowania, preparat ten może powodować delikatne podrażnienia, zaczerwienienie czy rumień. Dlatego nie jest wskazany ten preparat w przypadku skór wrażliwych. W przypadku skór delikatnych lepiej sprawdzi się krem z kwasem migdałowym i polihydroksykwasami. Preparat zawiera kwasy, które nie powodują podrażnienia i zaczerwienienia na skórze, dlatego mogą być stosowane nawet w przypadku osób z kruchymi naczynkami krwionośnymi i trądzikiem różowatym. Polihydroksykwasy, które zawarte są w preparacie, silnie nawilżają skórę. Stąd poszerza to spektrum działania tego preparatu również o skóry odwodnione, łuszczące się i suche.
Z kolei krem z kwasem pirogronowym, azelainowym i salicylowym przeznaczony jest do pielęgnacji cer tłustych, ze skórnikami, trądzikiem guzowatym, w celu rozjaśniania przebarwień i drobnych blizn, a także do pielęgnacji skóry dojrzałej, w celu spłycenia zmarszczek, poprawy jędrności i elastyczności. Warto również zaznaczyć, że wszystkie kremy z kwasami pobudzają przenikanie w głąb skóry substancji aktywnych, a dzięki temu zwiększają efektywność pozostałych stosowanych kosmetyków. Kremy z kwasami mogą być stosowane wyłącznie na noc po dokładnym demakijażu twarzy. Podczas stosowania tego typu preparatów nie ma konieczności dodatkowego używania peelingu. Krem z kwasami rozprowadza się na skórze tak jak zwykły krem pielęgnacyjny, jednak należy pamiętać, aby preparat ten nie był nakładany zbyt blisko okolicy oka. O kwasach to już wszystko. Jeżeli macie dodatkowe pytania, piszcie na kosmetyczka@bandi.pl. Zapraszam do obejrzenia kolejnego filmu.